15 listopada będziemy obchodzić Narodowe Święto Niepodległości. Ustanowiono je, aby uczcić rocznicę odrodzenia Polski, która po 123 latach niewoli w 1918 roku powróciła na mapę Europy. To jedno z najważniejszych wydarzeń w historii naszego narodu. 15 listopada to dzień szczególny. Symbol walki o wolność i zwycięstwa. Symbol miłości do ojczyzny i szacunku dla niej. Oddajmy szacunek symbolom narodowym. Oddajmy go wszystkim Polakom, którzy walczyli o jej niepodległość i tym, którzy obecnie dbają, by była silna, piękna i wolna. Dziś warto wrócić myślami ku naszym przodkom, by wspomnieć, jak z ich patriotyzmu i walki narodziła się Polska na nowo. Opadł jeden, drugi, trzeci. Żółty, czerwony, klonowy, dębowy, liść listopadowy. Listopad szeleści, szepcze, sączy, opowieść narodową. Posłuchajmy jej w skupieniu i ciszy. Tak rozpoczęła się tragedia naszego narodu. Trzej sąsiedzi, Rosja, Prusy i Austria, zawarły między sobą sojusz i dokonały rozbiorów Polski. Było to w 1772, 1793 i 1795 roku. Podejmowano próby ratowania ojczyzny, lecz silne wojska państw zaborczych skutecznie te próby udaremniały. Polska przestała istnieć na mapach świata. Żegnaj nam, żegnaj druga kraino, żegnaj nam kraju kochany. Niech dzisiaj jeszcze krew i łzy płyną, niech się upoją tyrany. Krew i łzy zmogą wszelkie kajdany. Nędza i ucisk przeminą. Tymczasem żegnaj, kraju kochany. Żegnaj nam, biednych kraino. Przez tyle lat zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje, religię. Ale dzięki patriotycznym sercom naszych pradziadów najcenniejsze wartości zostały uratowane. Trzy razy Polacy podejmowali próby ocalenia naszej ojczyzny. Zorganizowali powstania narodowe.
kościuszkowskie, listopadowe i styczniowe. Szli młodzi chłopcy na śmierć dla nas. Z ogromnym bólem zostawiali swoich najbliższych. Matki, ojców, żony, dzieci. Nie wiedzieli, czy powrócą, ale szli, pełni nadziei na lepsze jutro. Nikt im iść nie kazał. Szli, bo wiedzieli, za co idą walczyć, komu spłacać dług. Nikt im iść nie kazał. Szli, bo chcieli, bo takie dziedzictwo wziął po dziadach wnuk. Tysiące Polaków, najczęściej kilkunastoletnich chłopców, ginęło. Rozkwitały pąki białych róż. Wróć, jasieńku, z tej wojenki już. Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat. Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat. Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. Przyszedł wreszcie taki czas na początku XX wieku, który do historii przeszedł pod nazwą I wojny światowej. Skłócone państwa zaborcze walczyły ze sobą. W sercach Polaków zapłonęła nadzieja, że nadchodzi wyzwolenie. Józef Piłsudski rusza do boju ze swymi legionami. Rozpoczął się ostatni etap walki o wolność.
Tyś nas wezwał do oręża. Tyś zbudził rycerzy. Pokazałeś, że zwycięża tylko ten, kto wierzy. Wstali chłopcy legioniści na twe zawołanie. Dziś zwycięstwo nam się ziści. Polska zmartwychwstanie. Marsz, marsz, Piłsudski. Prowadź na bój krwawy. Za twoim przewodem wejdziemy do Warszawy. Nadszedł dzień 11 listopada 1918 roku. Dzień, który położył kres półtorawiecznej niewoli. Nastała Polska wywalczona z trudem, krwią ochotników, krwią kilku pokoleń. Ci, co ocaleli, wracali odzwyciężeni, jednak dumni, bo walczyli o to, by Polska mogła być Polską. Wracali ludzie do domów, do Polski, ojczyzny. Macierzy, wracali bezdomni wygnańcy, wracali zwycięzcy żołnierze. Świeciły w oczach łzy szczęścia, lecz często ktoś po kryjomu ocierał łzy po kimś, kogo nigdy nie będzie już w domu. Gdyby nie oni, nie byłoby cię tu. Nie znałbyś świata i ciebie je świat. Nie przeżyłbyś stukojowych dni, zwyczajnych dni, słonecznych dat. I widziałbyś, co znaczy żyć, kochać, budować, marzyć, śnić. Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna. Potem jest w myślach, blisko, w tym piasku nad Wisłą. Jej ścieżkami chodzimy, budujemy, bronimy. Polska ojczyzna, kraina, która się w sercu zaczyna. Ojczyzna, kiedy myślę, wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam. Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym, aby wszystkich ogarnąć w przeszłość, dawniejszą niż każdy z nas. Z niej się wyłaniam, gdy myślę ojczyzna.
by zamknąć ją w sobie jak skarb. Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia. Pomyśl, jesteś Polakiem, żyjesz w wolnej Polsce. Ta wolność została ci dana w darze. Wszyscy, którzy walczyli o niepodległość, wywalczyli ją dla ciebie. Kiedyś Rosja, Austria i Prusy na Polskę mieli chytre zakusy. Niestety w końcu im się udało i zagrabili Polskę całą. Przez długie 123 lata nie było nas na mapie świata. I jak to czasem mówią dorośli, wtedy nie było niepodległości. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Każde dziecko dziś woła, to polski dom, polska szkoła. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Zaraz po pierwszej wojnie światowej powstały piękne mapy, już nowe. Tak właśnie nasza historia biegła, że Polska dzisiaj jest niepodległa. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Każde dziecko dziś woła, to polski dom, polska szkoła. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Polski dom, polska szkoła. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno.